Cześć, witam was na moim kanale. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Facebook ostatnio zaktualizował swoją politykę, jeżeli chodzi właśnie o mowę nienawiści, a konkretnie w przypadku jednej osoby, w przypadku Putina, można teraz zgodnie z polityką Facebooka nawet grozić Putinowi śmiercią. I nie będzie groziło za to ani ban na Facebooku, czy na Instagramie, bo to Meta jest zresztą inną firmą. Nie można natomiast publikować konkretnego sposobu uśmiercenia Putina, czyli przykładowo, że ktoś zetknie mu głowę we wtorek o godzinie 13:33, to już byłoby zakazane i za to groziłby ban. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Natomiast czy w polskim prawie karnym obrażanie Putina, obrażanie głowy właśnie innego państwa jest legalne? Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali, czy coś grozi za to, czy nie. Okej, polski kodeks karny, czy chroni cześć głowy obcego państwa? W tym wypadku mówimy o zbrodniarzu wojennym, który napadł na Ukrainę. Oczywiście, że nie. Żadne jakiekolwiek ostre epitety, czy cokolwiek sobie wymyślicie, nie są karalnym znieważeniem właśnie prezydenta Rosji, nie są karalnym znieważeniem Putina, więc możecie sobie używać, jak chcecie. Tutaj dlaczego? Zgodnie z artykułem 136, paragraf 3 kodeksu karnego, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa głowę obcego państwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i pytanie, no skoro ten przepis jest w kodeksie karnym, no to teoretycznie on obowiązuje. I czy to właśnie nie jest taki straszak za to, żeby właśnie za bardzo nie krytykować Putina i zbrodni popełnianych właśnie na Ukrainę, a przez to oddaje się pole no, niebezpiecznemu propagowaniu tak naprawdę tej agresji wojennej, co jest zresztą również przestępstwem z artykułu 117, paragraf 3 kodeksu karnego. Ta 136 kodeksu karnego to jest przepis troszkę taki polityczny, bo o znieważaniu głowy państwa, ten przepis o znieważaniu głowy państwa znajduje się w rozdziale przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli tutaj mówimy o interesach Rzeczypospolitej, czyli tutaj konkretny, aktualny interes polityczny. Ochrona przed znieważaniem głowy państwa właśnie ma ochraniać nie tylko tą obcą głowę państwa, ale również państwo polskie jako takie przed właśnie uszczerbkiem w reputacji na arenie międzynarodowej zgodnie z aktualnym interesem Rzeczypospolitej. Z tym, że nie da się chronić czci kogoś, kto z własnej woli absolutnie taką twarz utracił. Zbrodniarz wojenny oczywiście nie traci tej czci, nie traci swojej twarzy, ale jest osobą godną największego potępienia, a tak naprawdę nie ma za bardzo słowniku słów, które mogłyby trafnie go określić. Ponadto przepis o znieważeniu głowy obcego państwa stosuje się tylko i wyłącznie, jeżeli to obce państwo zapewnia wzajemność na podstawie artykułu 138 kodeksu karnego, czyli dokładnie penalizuje ten sam czyn na własnym terytorium. Tylko że tutaj nie ma takiej wzajemności, bo tak naprawdę, gdy z jednej strony mamy wojnę, która toczy się z wieloma ofiarami śmiertelnymi wśród cywili, a z drugiej strony znieważenie, no tutaj to nie ma tego balansu. No i przez to właśnie no, Putin i Rosja nie zapewnia żadnej wzajemności, a wręcz przeciwnie. Działaniami wojennymi pokazuje, że za nic ma podstawowe prawo człowieka, w tym właśnie prawo do życia, które jest naturalnym prawem dla każdego człowieka. Dlatego też żadne nawet wulgarne, znieważające słowa pod adresem Putina, które właśnie są uzasadnione popełnianymi zbrodniami wojennymi, nie będą traktowane jako przestępstwo w rozumieniu artykułu 136, paragraf 3 kodeksu karnego. Z tych samych powodów również no, Putin nie może za bardzo domagać się ochrony prawnej na podstawie tego artykułu 212 kodeksu karnego. Tutaj oczywiście w szczególnych uwzględnionych przypadkach prokurator mógłby objąć ściganie takiego czynu z urzędu, natomiast oczywistych powodów tego ona nie zrobi po prostu. Jedynie teoretycznie właśnie Putin z tej 212 mógłby wnieść prywatny akt oskarżenia do polskiego sądu i już tutaj domagać się ochrony tej swojej czci, tego swojego dobrego imienia przed polskim sądem. Także ewentualnie korzystać z ochrony, która jest przewidziana w zakresie dóbr osobistych z kodeksu cywilnego, czyli artykuł 23 kodeksu cywilnego, a także artykuł 24 kodeksu cywilnego. Natomiast to chętnie zobaczyłbym taki proces, ale tak szczerze mówiąc za bardzo no nie wierzę w to, żeby faktycznie powiedzmy Putin, czy on przez swoich pełnomocników próbował kogoś pozwać przed polskim sądem. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.